Nie są dobre informacje, szukamy bezpiecznego parkingu i... Ale wywaliło paliwo. No i znowu zgas w czasie jazdy. Pierwsza jaskinia przed nami. Teraz pakujemy się i jedziemy spać dzisiaj pod most. Żabnica ohydna. Dojechaliśmy do Kristiansand, znaleźliśmy parking blisko centrum. Dziwna sprawa, ponieważ ja zapłaciłem na aplikacji za parking 73 korony. Tomek zapłacił na aplikacji 63 korony, tak? A wy ile płacicie za parking? 60. A jak... tak. Andrzej kupił, wykupił bilet w automacie i zapłacił 60 koron. Dziesiątki. 60 koron dokładnie, auta te same i czas ten sam, więc trochę dziwna sprawa, ja zapłaciłem więcej. Dokładnie 5 minut od parkingu, już jesteśmy w centrum, w tej małej norweskiej Wenecji. Wchodzimy właśnie na Fisktorget. O, homary. Zobacz, tu mają rybkę do jedzenia. Nie podziubią się. Tak, wszystkie mają kagańce założone. Aha. Znaczniki. No. Mamy filety. O, jest filety, łosoś, krewetki. O, malutkie. Małże. Żabnica ohydna. Makrelka. Tutaj mamy krewetki, kraby. Tutaj mamy dorsze. O, dobra, ekipa sobie tu jeszcze poogląda, ja już wyjdę z Magdalenką na zewnątrz. Aga teraz też weszła do środka, więc zaraz idziemy dalej. Zobaczymy, jak wygląda ofera. Od razu na wejściu atakujemy lody. Iskremę, będziemy jeść iskremę. Takie duże lody w Kristiansand. Kremi się rozsypuje. Taki ważny tips. Jak będziecie kupować soft isy, to weźcie na pewno w kubku, bo w wafelku jest ciężko ogarnąć tak dużego loda. O, aha. Zobaczcie, bardzo, jaka duża. Pan tutaj na wędkę łowi. To jest strąg. A, strąg. Oret. Ja, oret. Mhm. Ja, widzisz? Ja. Ima unutra, ima duża. Jest. O, piwo. Yeah. Piwo. Piwo, piwo. Piwo, piwo, piwo na wędkę też. O, zobacz, pan ta jeszcze żyje. No. No. Piękny. Super. Super. Po naszej lewej stronie znajduje się przepiękny budynek. Jest to teatr. Wygląda to przepięknie. Ładnie komponuje się tutaj w krajobraz. A tutaj po przeciwnej stronie mamy piękny mural, który przedstawia nam Huldrę, trolica z łogonkiem. Okej, okay, kończymy tańce. Idziemy teraz na plażę zobaczyć, czy są palmy. Dotarliśmy do plaży właśnie tej słynnej w Kristiansand. Palmy są nadal tutaj, zobaczcie. Tu są właśnie te palmy w donicach, które są przestawiane w razie potrzeby. Oczywiście mamy też obok basen, więc jak woda jest za zimna, to można iść na basen. My będziemy uciekać zaraz już z powrotem do samochodu, bo mamy parking na 3,5 godziny i to tak szybko po prostu leci, ale też pogoda nie zachęca do zwiedzania miasta, więc będziemy wracać powoli. Kristiansand chyba nie chce, żebyśmy zwiedzali tego miasta, więc uciekamy do samochodu. Mamy 40 minut do parkingu. Dotarliśmy do samochodu, całą drogę padało. Teraz pakujemy się i jedziemy spać dzisiaj pod most. Thank you.
No tak, tam pod mostem miejscówka była zapchana, więc musieliśmy odjechać jakieś 4-6 km i śpimy, więc dzisiejszą noc będziemy spędzać na parkingu. Tutaj też jest ciasno, zobaczcie ile kamperów, trochę się zdziwiliśmy, bo jednak plac jest duży, ale też dużo ludzi jeździ kamperami. Sezon uważam za rozpoczęty. Pakujemy się do spania oczywiście, do spania. Widzimy się rano. Dzień dobry, w kolejny dzień wyprawy naszej kamperowej. Mieliśmy jechać w stronę Bremen, ale troszeczkę musimy to zmienić, ponieważ będzie małe okienko pogodowe, więc musimy to wykorzystać maksymalnie. Jak zawsze, będziemy się organizować do wyjazdu i zabieramy Was w następne ciekawe miejsca. No i dojechaliśmy do następnego ciekawego miejsca. A miejsce, w którym się znajdujemy, to jest Tumerynna. Największa drewniana rynna, którą kiedyś spuszczano drewno wzdłuż rzeki. Spacer to jest około 4 godziny marszu, spokojnym tempem. Nie pamiętam ile kilometrów. Będziemy też musieli przechodzić przez tunele, więc warto zabrać ze sobą latarkę. Jest to bardzo popularne miejsce. Około 600 tysięcy osób sezonowo przyjeżdża tutaj i podziwia tą długą drewnianą rynnę. Sama rynna ma szerokość gdzieś 45 cm. Aha. Więc jak dwie osoby idą z plecakami, no to jest naprawdę ciężko się wyminąć, nie? No, są też deski, które trzeba byłoby naprawić, więc na takie rzeczy trzeba uważać, więc patrzymy pod nogi. Pierwsza jaskinia przed nami. Dobra, idziemy. No. Cicho. Uwaga, ciasno. Niżej pani. Uwaga na głowę. No, idziemy. Włączamy? Idziemy. Tak, włączamy. Idziemy. Idziemy tam. Ja muszę iść za Danielem, bo ja pomylam, że tam będzie. Nie patrzcie, bo ludzie proszą. Dobra. Myślę, że zaraz mi za głowę się uda. No, ja mówię. I hoppa, hoppa, i rozciągamy się. O, idźcie, bo ci ludzie się tam panikują, bo to za szybko nie daje. Wypuśćcie. Przede wszystkim głowa rozwalona. No, myślałem, że będzie jeszcze jeden tunel, ale już dochodzimy do końca. Znajduje się tutaj tama i kawałek koryta, które pokazuje nam jak ta woda spływała właśnie tym korytem, więc tutaj pewnie chwilę się pokręcimy i będziemy wracać. Powstaliśmy, pogadaliśmy, porobiliśmy zdjęcia i teraz wracamy już na dół. Niektórzy biegną! Bożenka, podaj dalej. Trochę bujają chłopaki. Co tam jest? Nie wiem. A, tak.
No i przeszliśmy 4 km. 4 km mamy ponad za sobą. Mi wyszło na zegarku 8 km, 350 metrów, ale pewnie będzie troszeczkę więcej, ponieważ muszę dojść do parkingu. Ale przeszliśmy, troszeczkę popadało. Teraz sobie coś zjemy, mały break i będziemy jechać dalej w drogę. Tym razem Drammen. I ta Magdalenka śpi jak zabita, otworzyliśmy drzwi i co? No co? No nie budź się, niech sobie śpi. Halo? Megi? Nie budź się. Obudzi się jak poczuje. Znowu zgas w czasie jazdy. Takie mamy błędy. O Bogu, że na parkingu on zgasł. To zgas, silnik tak. Zgasł. I... Ale odpalił. Check engine i się pali. I znowu ma jakieś błędy. 15? Tak. Muszę teraz wykasować błędy. Szuka błędu teraz. Bardzo dziwna sprawa, bo jak zatrzymam się, auto pochodzi. To wtedy tak, jest problem z silnikiem. Cholera, ciekawe dlaczego. Słuchajcie, odpalił, ale zgasł i wyskakuje Danielowi jakiś błąd. No dobra, na razie jedziemy dalej, ale to muszę na to uważać. No. Nie wiem, co się dzieje. Słuchajcie, dojechaliśmy już do Drammen. Wjeżdżaliśmy właśnie spiralem, tunel, taki spiralny tunel. Oczywiście tutaj byliśmy rok temu, 2 lata temu chyba i też mamy vloga, także zapraszamy do naszego vloga, gdzieś się karta wyświeci tu albo tu. Jak wiecie, kropek nam tutaj już zaczyna troszeczkę fiksować. Pokazywałem błędy, popsikaliśmy tam taką izolacją wpłynie na wtyczki, żeśmy zaizolowali też cały komputer z góry taką folią aluminiową kuchenną, więc zobaczymy co będzie dalej. Plan jest taki, że będziemy jechać, uciekać będziemy w sumie od deszczu, więc dzisiaj zostajemy tutaj na noc, a jutro będziemy już uciekać powolutku z Norwegii, ponieważ tutaj przez 2 dni pogoda się nie zmieni. Okej, okay, to by było na razie tyle. Widzimy się jutro, bo jutro startujemy. Uciekamy. Jutro będziemy szukać słońca. Następny dzień, zobaczymy co to jest za komunikat, sprawdź olej silnikowy, idziemy sprawdzić olej. Jest ok, no, dobra. Dobra, próbujemy odpalać. Czy tutaj mamy jakąś wodę? No tam jest, po tamtej stronie widać, że jest trochę wody. Niech co będzie. Okej. O, tak podociskaj, żeby coś... Żeby nie zwiało, tak? To jest za lampą, wiesz, to podejrzewam, że nie będzie takiego pędu powietrza. No nic, zobaczymy. A tam gdzieś leciało, tam mokre. No, tam z tamtej strony mokre, no. Dobra, tak odpalaj. Tak, odpalam. Odkrytym. I koniec to wszystko. Na razie gra wszystko. Witam w kolejny dzień wyprawy. Wczoraj już mieliśmy problem z kropkiem. Dzisiaj rano wszystko jest ok. Odpalił za pierwszym razem. Więc mam nadzieję, że sytuacja się już nie powtórzy z samochodem. Pogoda jest straszna. Całą noc padało. My będziemy Drammen omijać, ponieważ ekipa nie chce jechać do Drammen, więc będziemy jechać dalej w stronę Göteborga i nie będziemy się już nigdzie zatrzymywać. Więc widzimy się w Szwecji. Szkoda, że tak się dzieje, że ta pogoda nam troszeczkę pokrzyżowała plany. No ale na to nie mamy wpływu. U góry było fajnie, a tutaj sama końcówka już troszeczkę wygląda gorzej pogodowo.
Okej, okay, już jesteśmy w Szwecji, słuchajcie, nadal pada bez zmian. Jak wjeżdżaliśmy tutaj na stację, zauważyliśmy mega wielką kolejkę. Myśleliśmy, że to darmowe paliwo albo coś w tym stylu, ale nie. To jest kolejka właśnie do tych ładowarek. Więc wszyscy, którzy jeżdżą elektrycznymi samochodami, muszą mieć dużo czasu. Pamiętajcie, kiedy kupujesz taki samochód. My mamy następne tankowanko. Mamy diesla po 22,53. No, kiedy to się skończy? 83 litry. O cholera, ale wylało mi. Aż ty! Cholera, no. Ale wywaliło paliwo. Cholera. Witajcie w kolejny dzień. Troszeczkę nie nagrywałem, ponieważ zatrzymaliśmy się blisko autostrady na parkingu. Później się okazało, że chłodnia przyjechała na parking i było strasznie głośno. Musieliśmy gdzie indziej pojechać. Zaparkowaliśmy blisko plaży, byliśmy na plaży wczoraj wieczorem. Aktualnie jedziemy drogą widokową po Szwecji. Jadąc tą drogą minęliśmy taki stary most, nie zatrzymywaliśmy się, przejechaliśmy obok. A teraz dojechaliśmy do takiego małego muzeum samochodów i samolotów. Więc wejdziemy sobie do środka i zobaczymy, co tutaj mają starego. A już na wejściu stoi Volvo, także zapowiadasz ciekawie. Wejście jest takie dosyć nieintuicyjne, ponieważ czujemy się, jakbyśmy weszli na czyjąś posesję. Tutaj jest wejście, a tu podejrzewam będzie wyjście. I to wszystko znajduje się w środku. Słuchajcie, za bilet zapłaciłem 140 koron szwedzkich. Dobra, słuchajcie, na samym początku jak wejdziecie, jest mega fajny klimacik, można się napić kawki, można sobie kupić coś do jedzenia, jakieś ciastka, ale chciałbym wam pokazać w ogóle, co tutaj się znajduje, bo jest, powiem wam, że nieziemsko, tak jakbyśmy się przenieśli w czasie, zobaczcie. Zobaczcie, jakie tutaj cuda są. Oj, i działa jeszcze. Okej, cofaj się. Dobra. No jestem ciekawy, czy ktoś potrafiłby zadzwonić z takim telefonem. A tu jest projektor, proszę bardzo. I teraz podziękujemy kamerze GoPro, ponieważ ona nam tutaj, co będzie robiła? Nie będzie nam nagrywała tego dobrze. O, ale maszyny. Zobaczcie, Chevy 1930. Ujujuj. No jestem ciekawy, czy ktoś by takim autem pojechał. Ale ekstra. Bosch. Ciekawe, co to jest. Dajcie znać w komentarzach, co to jest. Bo jestem ciekawy, czy to jest, nie wiem, system wycieraczek? Może i system wycieraczek. Może ktoś się zna na takich sprawach. To jest kosmik, nie? Co za kosmik? Takie Ferrari. Nie, wygląda jak samochód powrót do przyszłości. Z tym mi się kojarzy to auto, naprawdę. Zobaczcie, tutaj znalazłem taki zegar. Jak ktoś wie, do czego to służy, to niech napisze w komentarzach. Cofam się i ruszam w stronę samolotów. Samoloty, jakie to jest ogromne. O kurka wodna, ale ekstra. Zobaczcie, tak wygląda Junkers. Ponitowany.
z blaszek. Ja pitole, że to latało. Zobaczcie, natrafiłem na śmigłowiec, który latał w Wietnamie chyba, co? Nie, bynajmniej ja tak kojarzę, że takie z filmów, jak oglądałem z Chuckiem Norrisem, to takie maszyny latały. Zobaczcie, jak to w środku wygląda. Znowu mnóstwo zegarów, nie wiadomo co do czego. Mnóstwo pokręteł, a jeszcze do tego u góry jakiś panel. Ale tego dużo jest. No niezbyt wygodna ławeczka, ale są pasy bezpieczeństwa. Safety first. My już obejrzeliśmy wszystko. Będziemy uciekać do samochodu. Słuchajcie, podlinkuję tą miejscówkę, ponieważ jak będziecie jechać w stronę Norwegii, to warto sobie zjechać, bo to jest blisko drogi E6. Więc my pakujemy się i lecimy dalej. Dojechaliśmy w okolice Malmo. Jesteśmy na takim parkingu blisko zamku. Może wieczorem pójdziemy sobie zobaczyć, jak ten zamek wygląda. Ale jak na razie robimy sobie grilla i tak naprawdę już ostatnia impreza na tym wyjeździe, ponieważ jutro będziemy przejeżdżać bliżej promu i już wiadomo, nie będziemy tam się rozkładać tak obszernie, jak tutaj się rozłożyliśmy. To jest oczywiście miejsce do piknikowania, więc bez żadnego problemu można rozłożyć te krzesełka, można rozpalić grilla i posiedzieć sobie w doborowym towarzystwie. Mamy następny dzień. Jednak nie udało nam się pójść pozwiedzać zamku. Z rana pakujemy się, jedziemy na Malmo. Połazimy trochę po centrum. Teraz szukamy miejscówki na parku. Troszeczkę się zmartwiłem, ponieważ trafiłem na niezbyt fajne komentarze. Okradli samochody w ciągu dnia. Ktoś przyjechał między 13 a 18. Wszystko rozwalone w samochodzie, także to nie są dobre informacje. Szukamy bezpiecznego parkingu i prawdopodobnie będziemy zwiedzać miasto grupami. Jedna grupa zostanie w samochodach, a druga pójdzie zwiedzać, więc taki jest plan wstępny. Zobaczymy, co się wydarzy, więc lecimy na miasto, na Malmo, a jutro będziemy już wsiadać na prom.